I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, dzisiaj 33. niedziela zwykła. Za tydzień będziemy już kończyć rok liturgiczny uroczystością Chrystusa, Króla Wszechświata. Mam dzisiaj zaszczyt powitać księży z diecezji łowickiej, którzy posługują w Skierniewicach. Nasi dobrzy przyjaciele, ksiądz Marcin Moks oraz ksiądz Grzesio Gołąb, będą celebrować tą mszę świętą, naszą sumę w tych intencjach, jakie są dzisiaj przeznaczone. Zatem, moi drodzy, również za naszych bliskich zmarłych, za żyjących naszych parafian ta suma dzisiejsza odprawiana. Proszę, dodajcie swoje własne intencje. Będziemy się wspólnie modlić za was oraz za waszych bliskich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam parafian i gości w Bazylice Świętego Jacka. Celebrantami Przeświętej jest ksiądz Marcin Mąka i ksiądz Grzegorz Gołąb. Homilię wygłosi ksiądz Adam Piasecki. Obecna msza święta zostanie ofiarowana w następujących intencjach. O Boże błogosławieństwo dla Anny Pyka w rocznicę urodzin, w intencji Panu Bogu wiadomej, przedstawienie Matki Bożej Częstochowskiej o rozwiązanie trudnej sprawy oraz o łaskę zdrowia dla Zofii Puchlecz. O powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla wnuka Joana. O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Zuzanny i Krzysztofa i córki Renaty z rodziną. Dziękczynno-bagalna w intencji Justyny Marchela, przedstawienie świętego Szarbela. O potrzebne łaski Boże dla siostry Ambrozji i Ewencji oraz w intencji całej rodziny Gadomskich. O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Stanisława Sowa. Prosimy również o miłosierdzie Boże dla naszych drogich zmarłych. Za zmarłą Zofię Baran, w drugą rocznicę śmierci, Zofię Sendera, pierwszą rocznicę śmierci, Halinę Sadowską, Czesława Zabada, Dariusza Kwaśniewskiego, za zmarłego Micza Dwojaka, Zdzisławę Statówską, Mirosława Mieczkowskiego, Antoniego Zalewskiego, Bogusława Rajwa, Celinę Gasiewicz, zmarła w Polsce, za zmarłego Macieja Plebańskiego, Rozalię Grygiel, Janinę Smugała, zmarła w piątek w Polsce, za Franciszka i Anielę Szponar oraz syna Franciszka, za zmarłego Jana Marię Bojnickich, Władysława i Stefanię Bojnickich, za Zygmunta i Weronikę Kamysz, Dionizego Maciejewskiego, Stanisława Sikora, za zmarłego Leszka Morawskiego, za Stanisława Krzysztofik w dzień pogrzebu w Polsce, za zmarłą Bronisławę i Jana Lasek oraz za dusze cierpiące z rodzin Lasków i Gadomskich, za zmarłą Genowefę Zofię Sowa i Józefa i Zofię Karbowskich i za zmarłych z rodzin Pisanko i Karbowskich. Dzisiejsza druga kolekta zostanie przeznaczona na katolicką kampanię na rzecz rozwoju człowieka. Prosimy o wyłączenie i wyciszenie telefonów komórkowych. Zachęcamy wszystkich do pełnego uczestnictwa, zaangażowania się w śpiew i liturgię mszy świętej. Na rozpoczęcie mszy świętej zaśpiewajmy pieśń numer 111. Idziesz przez wieki numer 111. Niesiesz ciężki, choć
widzisz ból i trwogę. O Jezu Chryste, nasz Królu, króluj nad nami, władaj sercami, niech wszędzie płonie z nich wiary. Niech zew miłości, wiary, ufności, świat wiedzie pod te sztandary. Króluj nad nami, władaj sercami, niech wszędzie płonie z nich wiary. Niech zew ufności, wiary ufności, świat wiedzie pod te sztandary. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Przedostatnia niedziela roku liturgicznego przypomina nam o konieczności czuwania. Pan jest blisko. Królestwo Boże jest w drzwiach. Nasze zgromadzenie na sprawowanie Najświętszej Eucharystii jest zwiastowaniem tej właśnie bliskości. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia, chwale. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii, że ujrzymy Chrystusa. Oto teraz ta godzina, kiedy możemy się wpatrywać w Niego, w Jego Słowie, w tych najświętszych postaciach. I w naszej wspólnocie, w każdym z nas, bo każdy z nas jest dzieckiem Boga, znakiem mądrości i piękna Boga. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli w spokoju serca prawić tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, Stwórcy wszelkiego dobra, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przemijamy z każdym dniem, z każdą chwilą. Tylko Bóg nie przemija i nie przemija Jego Słowo. To Słowo jest dziś dla nas wezwaniem do czuwania, bo bliski jest kres, bo zbliża się przyjście Chrystusa na sąd. Słowo to niesie także nadzieję. Możemy dostąpić zbawienia, jeżeli okażemy się zapisani w księdze. Sami codziennie, powszednim wysiłkiem, ciągle ożywioną wiarę, piszemy księgę życia. Jeszcze jest chwila czasu, zbawienna chwila ofiarowana nam przez Boga. Czytanie z księgi proroka Daniela. W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się. Jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem. Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy. Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem. Czytanie z listu do Hebrajczyków. W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się pod nóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez posłuszeństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. No to Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć
przed Synem Człowieczym. Jesień, spadające liście z drzewa, to wszystko jest jakimś dobrym tłem do rozważania związanego ze sprawami ostatecznymi. Pamiętamy z nauki katechizmu, że ostatecznymi sprawami człowieka to śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. Chrystus też w dzisiejszej Ewangelii mówi o sądzie ostatecznym i o końcu świata. Spróbujmy w ten jesienny dzień pomyśleć o przemijaniu świata i przemijaniu nas samych. Przemija postać tego świata. Świat miał swój początek i zmierza do jakiegoś kresu. Jest dobrą okazją dzisiejsza niedziela, w której słyszymy o końcu świata, byśmy pomyśleli też o naszej planecie Ziemi. Pan Bóg dał człowiekowi planetę Ziemię, żeby na niej żył, żeby nią gospodarował, żeby ją zagospodarował. Ale Pan Bóg nie dał człowiekowi planety Ziemi po to, żeby człowiek ją nadmiernie eksploatował, nie myśląc o tym, co będzie za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Nasze pokolenie musi też brać pod uwagę przyszłe pokolenia, te, które będą żyły na Ziemi za 100, a może jeszcze i więcej lat. Naprawdę nasze pokolenie też ponosi odpowiedzialność za to, jaka będzie Ziemia, planeta Ziemia. Nie jest żadną tajemnicą, że człowiek, że mocarstwa nagromadziły na Ziemi tyle broni nuklearnej, że gdyby ta broń została użyta, to życie na planecie Ziemi stałoby się niemożliwe. I to naprawdę byłby koniec tego świata. Trzeba nam zatem zawsze modlić się o pokój, żeby nie znalazł się jakiś jeden, drugi szaleniec, który by zechciał ujrzeć takiej straszliwej broni, która może doprowadzić do zagłady planetę Ziemię. Doprowadzić do tego, że życie na Ziemi stałoby się niemożliwe. Od tych ogólnych rozważań przejdźmy teraz do bardziej szczegółowych rozważań dotyczących każdego z nas. Każdy z nas został obdarowany przez Boga największą wartością, jaką jest życie. Życie jest czymś niepowtarzalnym, każde życie. Różnimy się między sobą i każde życie ma ogromną wartość. Trzeba zatem to życie jak najlepiej wykorzystać. Pięknie to powiedział kiedyś Władysław Bartoszewski, że warto być
żyć godziwie, nawet w ten czas, jeżeli to wydaje się bezsensowne. Skoro mamy jedno życie, które dał nam Bóg poprzez naszych rodziców, to musimy wszystko czynić, żeby na tej ziemi żyć godziwie. Zachęca nas do tego liturgia dnia dzisiejszego. Słyszeliśmy w psalmie responsoryjnym, a właściwie w wersecie przed Ewangelią: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Dzisiejsza Ewangelia, która odnosi się do końca świata z jednej strony, a z drugiej strony odnosi się do zburzenia Jerozolimy w 70 roku przez wojska rzymskie pod wodzą Tytusa. A my świadczą o tym słowa Chrystusa: nie przeminie to pokolenie, a się to wszystko stanie. Dzisiejsza Ewangelia i ten werset przed Ewangelią zachęca nas do czuwania. Mamy jedno życie i trzeba, by życie nasze przebiegło w sposób godziwy. Każdego dnia, jeden raz, a może czasem i więcej razy, modlimy się w modlitwie pańskiej: przyjdź królestwo Twoje. To jest modlitwa, żebyśmy mieli udział w Królestwie Jezusa Chrystusa. I jeżeli na tej ziemi będziemy żyć godziwie, to ta modlitwa nasza: przyjdź królestwo Twoje, będzie wysłuchana. Jeżeli będziemy żyć godziwie na tej ziemi i opowiemy się po stronie Boga w momencie naszej śmierci, to będziemy mogli uczestniczyć w chwale Królestwa Bożego. Nie wiemy, ile na tej ziemi Pan Bóg zostawił nam życia i nie wiemy też, kiedy będzie koniec świata. I to bardzo dobrze, że nie wiemy, bo gdybyśmy mieli taką wiadomość, byśmy liczyli, jak kiedyś żołnierze w wojsku kupowali miarę i każdy dzień do cywila odcinali. Byśmy tak liczyli i balibyśmy się, przerażeni, co to będzie. A Pan Bóg zasłonił przed nami ten moment odejścia z tej ziemi. Ale nie będziemy żyli wiecznie. Możemy żyć długo wiecznie. Zmarła teraz w Krakowie w tych dniach najstarsza zakonnica świata, siostra Cecylia, dominikanka. Żyła 110 lat. 110 lat, kawałek życia. I do końca swoich dni miała sprawną głowę. Żyła w klasztorze wśród dominikanek w Krakowie na Gródku przy ulicy Poselskiej. Może ktoś kiedyś będzie w Krakowie, to może zajrzy do sióstr dominikanek. To piękna postać, a równocześnie żyć 110 lat, dobrze żyć, to wielka łaska od Boga. Nie wiemy, ile będziemy żyć, ale warto żyć godziwie, by ta modlitwa "przyjdź królestwo Twoje" mogła być wysłuchana przez Pana Boga i byśmy w tym królestwie mogli zasiadać jako panujący razem z świętymi, patrujący się nieustannie w oblicze Boga, cieszący się razem z Matką Najświętszą i świętymi chwałą świętych i zbawionych. Amen.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszechwidzialnych i niewidzialnych, jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który z Ojca i Serca przed wszystkimi do Boga Ojca, który jest Panem czasu. Przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym skierujmy nasze prośby i błagania. Módlmy się o gorliwość w wypełnianiu służby dla papieża Franciszka, biskupów i kapłanów. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar mądrości dla wszystkich sprawujących władzę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o umiejętność rozeznawania powołania dla młodych ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się o wytrwałość w cierpieniu dla chorych i umierających. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencjach tej mszy świętej o Boże błogosławieństwo dla żyjących i radość życia wiecznego dla zmarłych. Ciebie prosimy. Módlmy się o gotowość na spotkanie z Panem dla nas wszystkich zgromadzonych wokół ołtarza. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże nasz Ojcze, Tobie powierzamy nas, powierzamy naszych bliskich, powierzamy to wszystko, co nosimy w sercu. Tobie chwała i uwielbienie przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przypominamy, że dzisiejsza druga kolekta przeznaczona jest na katolicką kampanię na rzecz rozwoju człowieka. Zaśpiewajmy pieśń numer 80. Bliskie jest Królestwo Boże, numer 80. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Jeśli chodzimy w światłości, wtedy mamy łączność między sobą. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, spraw, aby dary Tobie złożone wyjednał nam łaskę gorliwości w Twojej służbie i pomógł nam osiągnąć szczęśliwość wieczną przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś zmartwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary.
Chrystus umarł, Chrystus z martwych wstał, Chrystus powróci. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Jackiem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Błażeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze, wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, mój pokój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Bóg nas przygarnia, przygarnijmy się nawzajem i przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zaśpiewajmy pieśń numer 163. Pan Jezus już się zbliża, numer 163. Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. Pobiegnę Go przywitać, z radości serce drży. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Nie jestem godzien, Panie, byś w sercu moim był. Tyś Królem wszego świata, a jam jest marny pył. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Gdy wspomnę na me grzechy, to z żalu płyną łzy. Bom serce Twoje zranił, o Jezu, odpuść mi. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Pragnąłbym tak Cię kochać, jak Ty kochałeś mnie. Przyjm serce me oziębłe, a daj mi serce Twe. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezu, wspomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. Ubi caritas,
gdzie miłość jest i dobroć. Tam, gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg. Gdzie miłość jest i dobroć, tam, gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg. Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi darami, pokornie Cię błagamy, aby ta ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, przyczyniała się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ogłoszenia duszpasterskie. Serdecznie dziękuję kochanym ojcom, Bóg zapłać, ojciec Grzesiu, ksiądz Maciej ze Skierniewic, z dwóch tak bardzo ważnych ośrodków duszpasterskich, świętego Stanisława biskupa i świętego Jakuba apostoła. Dziękuję serdecznie za przewodniczenie tej sumy parafialnej. Moi kochani, poprzez cały miesiąc przed wieczorną mszą świętą modlimy się za naszych bliskich zmarłych, które dusze polecamy w listopadowych wypominkach. Po wizycie księdza Krzysztofa w naszej parafii, kursie Nowego Życia, zawiązała się wspólnota modlitewna Galilea. Co wtorek spotykamy się po wieczornej mszy świętej na modlitwie uwielbienia, rozważaniu Słowa Bożego i dzieleniu się osobistym doświadczeniem żywej wiary. Zapraszamy na te spotkania naszą młodzież, dorosłych, osoby w podeszłym wieku. Dla wszystkich jest miejsce. Spotkania po mszy świętej wieczornej w naszej sali parafialnej. W najbliższy czwartek obchodzimy Dzień Dziękczynienia. Zapraszamy drugich parafian i przyjaciół Bazyliki na mszę świętą, którą odprawimy o godzinie 10:30 przed południem, a po zakończonej liturgii na wspólny posiłek do sali parafialnej Resurrection Hall. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą spędzić ten czas razem rodzinnie. Moi drodzy, informujemy, że w tym dniu nie będzie mszy świętej wieczornej o godzinie 7. Kancelaria parafialna będzie zamknięta w czwartek, w piątek i wrócimy do pracy z powrotem w poniedziałek. Zapraszamy drogich parafian na spotkanie z panem Grzegorzem Braunem i doktorem Michałem Krajskim w następną sobotę, 24 listopada o godzinie 6 wieczorem. Będzie projekcja najnowszego filmu pod tytułem Luther i rewolucja protestancka i dyskusja po filmie. Zapraszamy do naszej sali parafialnej. Za tydzień kończymy rok liturgiczny uroczystością Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to patronalne święto naszych sióstr misjonarek, które posługują w naszej parafii. Podczas mszy świętej porannej o godzinie 9:00 siostry odnowią swoje śluby zakonne. Moi drodzy, ponawiam zaproszenie na naszą jubileuszową pielgrzymkę do Włoch w dniach od 3 do 12 kwietnia następnego roku. Więcej informacji w naszym biuletynie. Rok temu zawiązała się grupa misyjna Pomoc dla ubogich w Ugandzie. Rok temu przed świętem Dziękczynienia była rozprowadzana domowej roboty Żurawina na święto właśnie Dziękczynienia. Dochody z tej sprzedaży w całości przeznaczone na pomoc dzieciom i młodzieży w Kampali. W tym roku członkinie tej misji chciałyby powtórzyć akcję, z tym jednak, że Żurawina jest świeżo przygotowana. Gorąco zapraszamy do poparcia tej akcji. Naszych drogich członków grupy misyjnej możemy znaleźć przy drzwiach oraz w tyle. Również dzisiaj ksiądz Stefan właśnie wyszedł teraz z konfesjonału. On tam chyba je cały dzień do południa, ale dzisiaj rozprowadza również precle czekoladowe i nie tylko. A to wszystko na nowe relikwiarze, moi drodzy, na relikwie, które mamy luzem podarowane i będziemy za to również kupować nowe. Dlatego, moi drodzy, serdecznie Was także zachęcam.
A w dniu dzisiejszym serdecznie proszę, abyście chwilkę chociaż zostali jeszcze. Zapraszamy na wystawę prac polskiego fotografa pana Andrzeja Wiktora, który jest pośród nas. Temat wystawy: Polskie epizody historyczne, przedstawiające znane lub mniej epizody z historii naszej ojczyzny Polski. Moi drodzy, po jednej i po drugiej stronie naszej nawy bocznej, a także i w przedsionku można dotrzeć do tych wizerunków. Tyle, moi drodzy, ogłoszeń. Proszę, przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Bardzo cieszymy się, że możemy tutaj też być tak dobrze przyjęci i przez ojca Stanisława, przez wszystkich ojców i przez was, że ta Ewangelia jest taka zbliżająca, że gdziekolwiek jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami. Razem z księdzem Marcinem dziękujemy za wspólną modlitwę. Dzisiaj Jezus mówi, że ujrzymy Syna Człowieczego, że Go ujrzymy. Zachęcam, żebyście przez cały tydzień rozpoznawali to Boże oblicze, a szczególnie wtedy, kiedy w lustro patrzycie. O, że właśnie Bóg was kocha, no nie On tam jest w was. Bo każdy z nas dla siebie samego jest znakiem dobroci i miłości Boga. Nieraz bywa, że i mądrości też, ale na pewno dobroci i miłości. I żebyście przygarniali siebie nawzajem. Niech nam Pan Bóg błogosławi. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Zaśpiewajmy pieśń numer 196, z tej biednej ziemi numer 196. Tej biednej ziemi, z tej łez doliny, tęskny się w niebo unosić wie. O boskie serce, skarbie serc naszych jęk, niech cię odrzucać modlitwy tej, bo twej litości błagamy w niej. Serce Ucieczko nasza, zlituj się, zlituj.